Witam Was bardzo serdecznie. Asia, to znaczy nasza Vanessa musiała już kończyć, dlatego ja zrobię sobie jeden odcinek sama, bo co, mogę. Zrobimy sobie z Murder Mystery 2. No i czekamy na rundę pierwszą. Myślę, że tak ze 3 rundy sobie przejdziemy. No i może jeszcze na tym odcinku powiem Wam, co mam zaplanowane na te, kurczę, no ogólnie na walentynki, bo już bardzo, bardzo niedługo, nawet za kilka dni, nawet chyba za 2 dni, będą walentynki i dla Was zrobimy coś specjalnego. Myślę, razem z Vanessą. Ja planuję chyba takie spotkanie w Robloxie. Nie wiem, czy my w ogóle mamy jeszcze jakichś widzów. Nie wiem. A jak po prostu zrezygnujemy z tego spotkania, bo nie wiemy, czy mamy widzów. Jak mamy, to napiszcie w komentarzach, ile Was jest, czy w ogóle opłaca się to robić. No i zaczynajmy. Dobra, jestem normalnym. To jest w sumie normalne, jak się gra pierwszą rundę. Co to jest? O ja. To jakiś chyba jakaś ta tajemnica. Dobra. O kurczę, ja wiem, kto jest. Kurczaczki z KFC. Ja wiem, kto jest. Tak, to był szeryf, a to ta baconowa. To była murderczyni. Nie umiem jeszcze robić tych wszystkich, wiecie, żeby Wam to przecinkować do kolejnej rundy. Niestety, wybaczcie mi, to w ogóle tu się chyba growing up nie załadowało. A, dobra. Przetwarzają jeszcze. No i myślę, że jak spotkanie się nie uda, to po prostu zrobimy z jakiejś gry. Takiej fajnej, myślę. Już tutaj o czymś myślę. Albo po prostu zrobimy dla Was playlistę Życie na Brookhaven. To też może być w sumie fajne. Piszcie, co byście tam chcieli. O, tak. Jaki komentarz będzie miał najwięcej łapek, to dam serduszko i wygra. To wtedy to zrobimy. No, jak nie będzie takiego komentarza, albo w ogóle nie dacie komentarzów, to po prostu same coś wymyślimy. No i już wiktoria. Nawet się praktycznie runda nie zaczęła, a my już wygraliśmy. I chyba znowu ta baconowa była, chociaż nie jestem. Nie, dobra. Nie była to baconowa. Czyli to co? To jest już nasza druga runda. Szybko lecą te rundy przez to, że no tutaj szybko znajduję morderców. Kurczę, już. Kurczaczki z KFC, już zimna ta moja herbata, ale trudno. Wbijajcie na moje shortsy, lajkujcie, jak będzie dużo łapek, to zrobię drugą część tego Dugdaya. Wrzucę sobie ten film, tak po prostu. I słuchajcie, możemy robić osobne filmy. W sumie to chyba tylko ja będę. O kurczę, ktoś we mnie nożami rzuca. Pomocy! No nie. Nie. Zabije mnie. No tak myślałam. No i to już jest w sumie trzecia runda. Więc wyjdziemy sobie, ale spokojnie, to nie koniec odcinka, no przecież 4 minuty to jest takie krótkie, żebyście po prostu, nie wiem,
Więc wiem, że też Vanessa na tych naszych wspólnych odcinkach w ogóle słabo słychać i tak dalej, ale ona po prostu słabo też mówi trochę do tego swojego tableta. Ona nie ma mikrofonu, w sumie ja też, ale jestem bliżej was. A ona jeszcze ze mną rozmawiała przez Skype'a, więc wiecie, jak to jest. No i co? Mieliśmy sobie zmienić tutaj naszego tego. Więc sobie tutaj wyjdziemy i kurczę, nic mi nie pasuje. A mam 5 robuxów, więc też wiecie, tak trochę. I w ogóle to. Tops. Moje topy. Mój drugi top to jest to. Co to jest? O matko, dobra, kto by chciał z takim czymś chodzić w ogóle? Nie wiem. Zdejmiemy sobie jeszcze tą koszulkę. Zdejmiemy sobie jeszcze tą koszulkę z tą normalną, ale nie wiem, gdzie ona jest. Takie mam to. To w sumie też zdejmę, to jest takie trochę niepotrzebne, ale mogę w sumie to mieć tak. Ała, coś mnie zaczęło boleć. Ała. Dobra, głowę na pewno zostawiam taką samą. Włosy. W ogóle nie wiem, czemu kupiłam takie włosy. Nie. W takich sobie zostaniemy, myślę. No i tutaj nie mogę znaleźć jeszcze tych. Nie wiem, totalnie. Nie mam pojęcia. Clothing. Bottoms, classic face. No tu powinna być ta koszulka. Czy ja jestem głupia, czy co? A, dobra. Nieważne, okej. Okay. To jest nasz skin teraz. Nie, zostawimy sobie takie bardziej normalne. No i muszę jeszcze wejść do Brookhaven, żeby wybrać sobie ten strój do życia na Brookhaven, takiego RP. Oczywiście myślę, że chyba to prędzej zrobimy niż jakikolwiek, cokolwiek ogólnie. W ogóle mi się ta buzia psuje tutaj. W sumie to dobrze, bo będę miała pewnie jakąś inną twarz, więc no. No, od razu sobie wybieramy jakieś tutaj rzeczy dziewczyńskie. Oczywiście wszystko będzie z Vanessą, spokojnie. Vanessa też się jakoś ubierze, ale myślę, że ten walentynkowy odcinek wyjdzie. Myślę, że ze wszystkimi częściami wyrobimy się tak na 17:40. Nie 30, tylko 40 się wyrobimy. Więc oczekujcie to raczej o 17:40, gdzieś tam pomiędzy. Wszystkie części będą po kolei. Też sprawdzam takie fajne rzeczy. Dobra, myślę, że to będzie fajne. To jest takie, no wiecie. Teraz tutaj sobie ten. Myślę właśnie o takich. O, to jest fajne, ale takie bardziej zakryte. Okej, takie krótkie. Jak sądzicie? W sumie mogę zostawić te krótkie. Na Brookhaven nie ma zimy, więc jest ciepło. I no, w sumie jest poniedziałek. To się zgadza, ale
Nie wiem. No dobra. W sumie można to kupić. Można tutaj to sobie kupić, ale nie. W ogóle można poszukać. Black hair. I myślę, żeby zostawić te swoje, ale raczej tak, no nie wiem. Te są fajne, ale tak dziwnie mi trochę tą buzię. Te też są fajne, ale ta buzia mi nie pasuje w ogóle. Te są już takie mniej. Te też mniej. Te takie troszkę bez krzywki. Te też nie. Te też nie. To z kitką. Nie. Dobra, zostawimy po prostu oj, te swoje. Gdzie teraz wybrać te swoje? Chyba się nie dało. Ale zepsułam grę. No to dobra, wybierzemy coś już. W ogóle to już trwa 11 minut, a odcinki nawet tak długie nie były. Dobra, na razie takimi małymi detalami się nie zajmujemy, albo w sumie brązowe włosy, takie no fajne, ale dobra, najpierw na razie weźmy te, co nie, matko jedyna, no i teraz mi tego kurczę nie tam. Dobra, słuchajcie, to już nie na odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Bardzo, bardzo wam dziękuję. A my się już żegnamy i widzimy jutro. No i oczywiście na walentynkach. Więc pa!